jeszcze, bo ostateczne rozstrzygnięcia przed nami, chociaż ciągle zawodniczka do tej śląskiej. Na prowadzeniu blisko z 3-sekundową przewagą po 250 metrach. Ostatni nagrodostój
przodu grzbietowego, Agata Naskret za Stoli Bydgoszcz minimalnie z przodu, z każdym metrem z tyłu grzbietowego powiększa swoją przewagę bydgoszczanka. 200 metrów Naskret pokonała 2 minuty 23 sekundy i 30. 2 sekundy woli na pometku Weronika Harman, ale przed nami styl klasyczny na to domena zawodniczki AZS-u AWF Warszawa. Pierwsze 50 metrów celem klasycznym za nami. Hanman pokonała tą pierwszą 50-tkę 42 sekundy. No ponad 4 sekundy szybciej od Agaty Naskret. No ale wiem, że styl klasyczny w stylu zmiennym go do prostych nie należy. Trzeba go popłynąć dobrze już po 200 metrach kurary. Najpierw motylkowym, a potem grzbietowym stylem. A nie widzimy, że specjalnie tutaj stylem klasycznym szybko Weronika Hanman nie płynie dzisiaj w Kozienicach. Za chwilę 300 metrów pozostanie 100 metrów z tylem dowolnym do przepłynięcia zawodnicza AZS-u AWF Warszawa. 300 metrów pokonała 3 minuty 50 sekund i 52 setne. Agata Naskret 3.56. No i Weronika Harman jeszcze będzie próbować złamać 5 minut, ale chyba nie, bo sądząc po pierwszych metrach z tylem dowolnym to nie jest to tempo na minutę 9, a tak należałoby popłynąć z tylem dowolnym, aby złamać barierę 5-minutowego wyścigu. Pierwsze 50 metrów z tyłem dowolnym na poziomie 37 sekund. Podobne tempo, nieco szybciej jak na Naskret, no ale nie będzie tutaj rezultatów poniżej 5 minut w tym ostatnim wyścigu. Zapewne ostatnia 50 będzie trochę szybsza, bo to już końcowe, finiszowe metry. Więc myślę, że będzie w ręce 5 minut, 2, 5 minut, 6 sekund osiągnie zwyciężczyni tego trzeciego wyścigu Weronika Harman, która za moment ukończy wyścig na 400 metrów z tyłem zmiennym. I zawodniczka na torze piątym wygrywa z rezultatem 5.02.65. Agata Naskret 5.06.92 setne. A na miejscu trzecim powrotem na drugim torze Julia Bednarz z Zamościa 5.17.04. A przed nami już najmocniejszy wyścig 400 zmiennym panów. W tym wyścigu wystartują na torze pierwszym Krzysztof Chmielewski, Muczelka Warszawa. Obok niego na torze drugim Piczkiewicz, także Muczelka Warszawa. Do trzeci to zawodnik AZS-u AWF Warszawa Adam Dubiel. Na torze czwartym Maciej Raba i KS Konstancin. Tor piąty to Kamil Woźniak, regata Kolbuszowa i na torze szóstym także Kamil Woźniak z Wisły Puławy. To rzadka ta sytuacja, dwóch zawodników identycznie się nazywających chyba obok siebie. Zdecydowanie najstarszy tutaj zawodnik reprezentantów AWF Katowice, także z najlepszym rekordem życiowym. Na poziomie 4 minut 26 sekund widzimy tego zawodnika na torze środkowym. Obok niego Adrian Jaśkiewicz i Maciej Rawa, obok 16-letnich zawodników. No i w tej chwili Adrian Jaśkiewicz na torze
minimalnie na prowadzeniu. Adrian Jaśkiewicz, pierwsze 100 metrów i 1 minuta i 95 sekundy. Ale z tyłu grzbietowy widzimy Adam Dupiel wysunął się na prowadzenie, także dobrze z tyłem grzbietowym wpłynie na to, że czwartym Maciej Raban z Konstancina. I to właśnie zawodnik klubu IKS Konstancin minimalnie najlepiej popłynął tą pierwszą część z tyłu grzbietowego. Za chwilę połowa rywalizacji Dubiel i Raban. Pierwsze 200 metrów Adam Dubiel za ZSW Warszawa 2 minuty 8 sekund i 2 dziesiąte. Raban 2,9,51 i Adrian Jaśkiewicz 2 minuty 11 sekund. Thank you.
to, że czwartym kamień luta poszulka Warszawa, 1:04.88, to rezultat pierwszych 100 metrów prowadzącego zawodnika. Na poszedł pierwszym Filip Kosiński, olimpijczyk z Suwałki. W stylu grzbietowym wyraźnie najlepiej radzi sobie zawodnik klubu olimpijczyk Suwałki Filip Kosiński. Wyraźnie wysunął się na prowadzenie po pierwszych 50 latach małych figel na plecach. Oczywiście w serii najmocniejszych.
na 50 do golu. Wiemy panu, no i taką protagon polecę oczywiście, gdzie dużo, dużo szybciej, więc proszę, zmożoną uwagę zawodników, zawodniczki, zawodników pływających. Sprint jest jeden do wody. Pierwsze 100 metrów na torze drugim Aleksy Caliński, Jurenia Wrocław, 1 minuta 6 sekund i 21 setnych. Aleksy Caliński na torze drugim, zawodnik Jumeni Wrocław, wyraźnie najlepszy w stylu grzbietowym, powiększył swoją przewagę zdecydowanie i na pół metru zawodnik Wrocławia będzie lada moment, 200 metrów pokonał 2 minuty 19 sekund i 25 setnych. Na torze czwartym Mateusz Roguski z Muszelki Warszawa, a na trzecim Piotr Michalak, Pomona Warszawa. Aleksy Caliński, Jurenia Wrocław, 300 metrów, 3,44,96 to rezultat po 300 metrach prowadzącego zawodnika Jurenia Wrocław, który tutaj dosyć pewnie zmierza do złamania bariery 5 minut. Patrząc w listę startową, to będzie to rekord życiowy wyraźnie tego zawodnika na początku roku 2018. 50 metrów za chwilę pozostanie do mety zawodnikowi Jurenia Wrocław. Z Jumieni Wrocław, który zdecydowanie wygrywa tą trzecią serię 400 metrów, ten zmienny we 4 minuty. Nie pokazał się nam rezultat, myślę, że mamy już 4,51,72 setne. Zdecydowanie poniżej 5 minut popłynął zwycięzca tej serii. A przed nami już najmocniejszy wyścig, 50 dowolnych kobiet, a w tym wyścigu wystartują. Na torze pierwszym zawodniczka Polonii Warszawa Emilia Ozołowska. Obok niej na torze drugim ale
Aleksandra Ciepła, Goniki Parka. Na trzecie proszę Pawła Jutatego wyścigu zawodniczka Julii Wrocław, Dominika Szkodzyra. Obok niej na torze czwartym Kornelia Pietkiewicz, także Julia Wrocław. Tor piąty to Wiktoria Dąbrowska z Polonii Warszawa. I na torze szóstym Laura Dekonik, także zawodniczka warszawskiej Polonii. Będzie tutaj wewnętrzna walka zawodniczych Jumeni Wrocław, więc zwykle dysponująca bardzo dobrym startem Dominika Sztandera na prowadzenie po pierwszych 15 metrach. I również utrzymuje swoje prowadzenie na 25 metrze Dominika Sztandera, bo i Kornelia Pietkiewicz starać się będzie tutaj co sił dogonić na drugiej części dystansu swoją starszą i bardziej utytułowaną zawodniczkę. Ale raz jeszcze zwycięstwo z tej bitwy wychodzi Dominika Sztandera. 25-20 Dominika Sztandera wygrywa najmocniejszą serię. 25-53 Kornelia Pietkiewicz. Przed nami seria druga. Mik Krupa, Aleksandra Jasiowska, Julia Marinoś, Milena Karpisz na torze czwartym, obok Barbara Adamek i Marika Wieczorek na torze szóstym. Popłynął Monika Szykowska, Aleksandra Tomaracka.
Kucharska, Malwina Samczyk, Karolina Piechota, Agnieszka Borocka i Julia Mizik to sześć dziewcząt płynących w 6. Wyścig, oczywiście w tej pierwszej części zawodów na 50, bo mamy jeszcze do rozegrania następne 3 wyścigi, ale to w drugiej części zawodów. Minimalnie na to, że drugim Aleksandra Domaracka, to zawodniczka klubu olimpijczyk, Suwałki. Aleksandra Domaracka, olimpijczyk, Suwałki, na to, że drugi wygrywa 5 wyścig sprintu, fajna 50. 28-14, a przed nami ciekawa rywalizacja panów w sprincie na 50 metrów. A w tym wyścigu wystartują. Na to, że pierwszym Jakub Kraska, klubu Czerwiana, to jest Politechnika Łódzka. Na to, że drugim pływa Bartosz Piszczonowicz, kierowa się Dynamo Warszawa. Na to, że trzecim Bartłomiej Lasek, AZS Łódź. To czwarty to Kasper Stachowski, kierowa się Dynamo Warszawa. Na to, że piąty witamy Radosława Kawęckiego, AZS AWM Warszawa. I to szósty to Kasper Piotrowski, G8 Bielany. Czy coś tutaj się wydarzy? Powodą dobrze pływający, jak zwykle powodą Kasper Stokowski dogonił Laska. I Lasek i Stokowski walczą tutaj o zwycięstwo. Ostatnie ruchy należą chyba jednak do Stokowskiego, który wygrywa 22-50. Stokowski 22-61, Lasek. Trzeci na mecie Bartosz Piszczonowicz 22-93. Trzy wyniki poniżej 23 sekund. Przed nami seria druga. Adam Rybarczyk na jedynce, na dwójce Brunoka Śmierczak. Na może trzeci wpływa Piotr Sapowski, który tu dzisiejszym obchodzi 18 urodziny. Wszystkiego najlepszego od koleżanek, kolegów i trenerów z Kogora na Olszyna. Oczywiście do tych życzeń dołączamy się wszyscy. Mówimy go na czwartym torze Oskar Jemielina, Olka Ciechanów, a następnie Jakub Jakimiak i Szymon Wereziński. Czy Piotr Sadłowski sprawi sobie urodzinowy prezent? Zawodnik Kormana Olsztyn wystartował tutaj najlepiej. Ale na to, że czwarty Oskar Jemielita chyba najszybszy był na 25 mecze. Ale z tą podwodą Piotr Sadłowski lepiej sobie poradził. No i teraz kilkanaście centymetrów przewagi zawodnika z Olsztyna. I to wygrywa tą serię 23-85. I jako jedyny łamie barierę 24 sekund. A przed nami seria trzecia. Tutaj kolejno od toru 1-6 wpłynąć będą Filip Krapek, Hubert Szustak, Damian Blazłowski, Tomasz Dobrzyński, Bartomir Krutowicz i Patryk Pawlaczyk. Zawodnik na prowadzeniu wygrywa tą serię reprezentantów.
piosenką na dokładnie 23.99, przed nami seria 3. Na to, że piąty ma
Aleksandra Iwanowska. Także zawodniczka, która reprezentowała nasz kraj na mistrzostwach Europy Juniorów. Weronika Harman wywalczyła medal brązowy podczas zawodów w Detanii na 50 metrów w którym klasyczny. No i tak oczywiście Harley utytułowana tutaj jest Dominika Szabera, będąca robot medalu podczas mistrzostw Europy seniorów w sprincie na 50 metrów. No i Szabera prowadzi jako jedyna raczej. Zmierza tutaj do złamania bariery w minucie 30 sekund. Zawodniczka Lumeni Wrocław, Agnieszka Rutkowska. Zawodniczka klubu Skała Słupsko. Na ostatnich metrach zbliża się do Dominiki Sztandery, no ale dobrze wykonująca nawroty. Zawodniczka Lumeni Wrocław zapewne obroni swoje prowadzenie. Rutkowska tutaj mocno naciska na ostatnich metrach. Ale to Sztandera będzie zwyciężczynią tego wyścigu. Patrzmy, jaki to będzie rezultat. Na granicy 2 minuty 30 sekund płynie Dominika Sztandera. A dokładnie jest to 2:29:53. Rutkowska 2:30:32. Halman. Czwarta na mecie Aleksandra Iwanowska. 2 minuty i 35 sekund. Najmocniejsza seria za nami, a przed nami seria druga, a tutaj na torze pierwszym Klaudia Malec, Orka Zamość, to drugi to Kalina Dobosz, Polonia Warszawa, obowinień kolejnej zawodniczki Polonii Warszawa to Agata Dusek, na torze trzecim, a na czwartym to Żaneta Kielewska. To piąty to Olimpia Mosek, Wiktoria Raciłusz, a na torze szóstym Aleksandra Wieczerska z Olimpii Lublin.
No i wpadźmy już na trzeci wyścig, fajny wyścig klasycznym. Zapraszam panów, bo do rozegrania mamy jeszcze kolejny wyścig, czwarty na tym dystansie, a potem do rywalizacji przystąpią panowie w rekordzie sądowskim, Antoniem Jędrowskim na czele. No ale skupmy się na razie na rywalizacji pani, na to, że wszystkim najlepiej wystartowała Karolina Włodzinowa, to zawodniczka klubu Warta Warszawa. Proste rozpoczęcie młodej zawodniczki z Warszawy, 35 do 93, pierwsze 50 metrów. Półmetek czwartego wyścigu, Karolina Podjowa, 1 minuta 17 i 58 sekundy. Na prowadzenie na Oliwia Sikorska, ale blisko niej dwie zawodniczki, Małgorzata Gazda.
zwycięży w tym ostatnim, czwartym wyścigu w nadwieście klasycznym. Thank you.
Druga seria 200 metrów tylnym klasycznym, pierwsze 50 metrów, 32,85 to Mateusz Krystyniak. Nowy klub pływacki. Paweł Skoliński, junior Kluczbork na torze pierwszym. 1:11:26 to rezultat na pomyłku. Zwycięstwo w drugim wyścigu 200 klasycznych. Ostatnie finiszowe mety Szczeciński, Smoliński, ale zawodnik z warszawskiej Polonii. Lepiej poradził sobie w drugiej części dystansu i to on wygrywa 2:27:82. To rezultat zwycięzcy serii drugiej w 200 klasycznym, a przed nami seria trzecia w tym wyścigu na jedynce Marcel Czajka, to drugi to Oliwier Koziński. Na trzecim torze Oskar Mosek, to czwarty Filip Łagożny, to piąty to Maksymilian Maciaszek i Jan Adamczyk na torze szóstym. Trzeci wyścig 200 metrów z torem klasycznym, jak na razie wyrównana stawka. A na torze piątym najszybszy Maksymilian Maciążek, Ochota Warszawa. 34,98, ale tutaj różnice są minimalne. No i zapewne to druga. Druga setka decydować będzie o ostatecznej kolejności w tym wyścigu trzecim. Zapraszamy dziewczęta po z stołu tylko na protokoli na konkurencja. Zawodnikowi, a walczy z nim o zwycięstwo, płynący na piątym torze Maksymilian Maciaszek.
klubowo ta Warszawa. Za chwilę ostatni nam do tych 25 metrów do mety. No i zacięta walka o zwycięstwo. Oskar Mosek, Maksymilian Maciuszek, a zawodnik zadał się poza chyba obroni tutaj swoje prowadzenie. Tak, i on wygrywa 2:34:31 to rezultat zwycięzcy w serii trzeciej. Przed nami już wyścig czwarty, mamy tutaj czteroosobowy skład na to, że drugi Kamil Słowiński, Tarkopowice, Ruda Śląska. Na trójce Marcin Gdański z Polonii Warszawa, że czwarte Jarosław Czernek, Olimpijczyk Lubin i to piąty to Maksymilian Minichowski, Łomianki Warszawa. Czteroosobowy skład czwartego wyścigu na 200 klasycznym. Do rozegrania po tej serii pozostanie nam jeszcze jeden wyścig panów na 200 klasycznym, ma więc za około 6 minut do rozpoczęcia rywalizacji pań na stanotylkowym. Wyraźnie tutaj na prowadzeniu Marcin Biegański, na wozie trzecim pływa zawodnik Polonii Warszawa. Pierwsze 100 metrów pokonał w minutę 17,77 sekundy. Sekunda 63 sekundy, Marcin Biegański z Polonii Warszawa na torze trzecim, na każdym torze Maksymilian Minichowski, piątka Łomianki. Ostatnie metry serii czwartej i zawodnik warszawskiej Polonii Marcin Biegański wygrywa ten wyścig 2 minuty 42 sekundy i 70. Maksymilian Minichowski, piątka Łomianki, 2:45:53, a przed nami seria piąta. Piotr Lęczewski, olimpijczyk Suwałki, na torze drugim, na torze trzecim Łukasz Sołak, Rzos Płock i to czwarty to Bartosz Jurczyński, piątka Łomianki. Na miejsca.
30 sekund, 65 setnych, Łukasz Sołak, zawodnik rozrosł Płock. Zdecydowany faworyt tego wyścigu, podawny i widzieliśmy na 200 klasycznym tego zawodnika, stąd też brak czasu zgłoszenia. Tego też powodu, bo nie zapisali oczywiście Łukasz Sołak. Mocno rozpoczął, no ale zobaczmy jak będzie w drugiej, na drugiej 50 i już przede wszystkim w drugiej części dystansu. Łukasz Sołak za chwilę będzie na półmetku. 1 minuta 6 sekund i 36 sekund. Zbliża się do 150 metra, a 150 metrów prowadzący od początku Łukasz Sołak mocą na minutę 42 sekundy i 29 setnych. No i raczej na pewno będzie tutaj rezultat poniżej 2 minuty 20 sekund. Myślę, że z 2 minuty 18, a może nawet inny jest w stanie popłynąć tutaj zawodnik z ZOSO Płock. Ostatni nawrót za chwilę. Za zawodnikiem ZOSO Płock. Łukasz Sołak wygrywa oczywiście zdecydowanie ten wyścig. Jako czwarty dzisiaj zawodnik ma wymaganie 2 minuty 20 sekund, a dokładnie to 2:18.92 to rezultat Łukasza Sołaka, zwycięzcy z piątej, a zarazem ostatniej 200 klasycznych panów. A za momencik już prezentacja najlepszych zawodniczych na 100 metrów stylem odrykowym. Tutaj mamy do rozegrania 4 wyścigi, a przed nami najmocniejszy z tych wyścigów. A do wyścigu najmocniejszym wystartuje na torze pierwszym Agata Rusek, Polonia Warszawa, a do drugiej to Zuzanna Dzwonnik, AZS Łódź. Na torze trzecim witamy Alicję Tłuszcz, Juwenii Wrocław. Tor czwarty to Aleksandra Cieplak, Olimpik Warka, a torze piątym Weronika Górecka, AZS Łódź Warszawa. I to szósty to Milena Krupa, Juwenia Wrocław. Alicja Tłuszcz jako jedyna poniżej 1 minuty pływała w ostatnim roku zawodniczka Juwenii Wrocław. Rzadko obserwujemy Alicję Tłuszcz na 100 motylkowym. Zdawanie części oczywiście styl grzbietowy, styl zmienny. No ale w tych zawodach także styl motylkowym będzie Alicja Tłuszcz. No i widzimy, że od razu długość ciała przemagi zawodniczki Juwenii Wrocław na pół metru Tłuszcz 27,7 sekundy. I drugie 50 metrów oczywiście nie będzie miała tutaj z kim rywalizować tak naprawdę Alicja Tłuszcz. Wyraźnie na prowadzeniu na drugim miejscu Aleksandra Cieplak, a na trzecim Weronika Górecka. Ostatnie metry Alicji Tłuszcz, będzie tutaj wynik poniżej 1 minuty zawodniczki Juwenii Wrocław, a dokładnie jest to 59,45. Alicja Tłuszcz wyciężczynią setki motylem w Kozienicach. Na miejscu drugim Aleksandra Cieplak, minuta 3,36, a trzecia jest Weronika Górecka. AZS-u Warszawa 1 minuta 3 sekundy i 68 setnych. A przed nami wyścig drugi, Janina Białas, Gabriela Ludkiewicz, Dominika Nucoń, Patrycja Januszko, Zofia Jaskółkowska i Julia Bożęcka.
drugim wyścigu 100 metrów w stylu motylkowym na torze trzecim pływa Dominika Nocoń, ma taką pobicę Ruda Śląska. Ta zawodniczka będzie w tym wyścigu najlepsza, za moment ukończy ten wyścig prowadząca na torze trzecim zawodniczka z Rudy Śląskiej. Rezultaty 1 minuta 7 sekund i 15 setnych. Przed nami seria trzecia, a w serii trzeciej wystartują na torze pierwszym Otylia Januszewska, to drugi to Lidia Kołodziejczyk, na trzecim torze Maria Macioła, to czwarty Wiktoria Raczyńska. Na torze piątym Oliwia Cichocka, to szósty to Matylda Szredzińska. Zobaczmy na trzeci wyścig. Dziewcząt na 100 metrów stylem motylkowym. Tutaj tylko 4 serie do rozegrania, a więc za chwilę ostatnia z nich. No i oczywiście następnej kolejności czekają panowie na 100 motylkowym. Potem splity na 50 metrów stylem grzbietowym i 800 to wolnym. No i będziemy mieli w drugiej części do rozegrania jeszcze oczywiście kilka wyścigów. Głównie na 50 to wolnym, 100 motylkowym. Tutaj Maja Macioła, Juwenil Wrocław, 33-11. Zawodniczka Juwenil Wrocław, Maja Macioła, wygrywa trzeci wyścig setki delfinem, 1 minuta 10 sekund i 62 setne. A w wyścigu czwartym wystartują na dwójce Kalina Doboszna, na torze trzeciej Monika Cieślińska i tor czwarty to Julia Malinoś. Tor Bolanowski,
Po czwarte to Bartosz Piszczonowicz, kierownik Dynamo Warszawa. I zawodnicy klubu uczelnianego na to Politechnika Łódzka to piąty to Marcel Wągrowski, a na to ze szóstym Jakub Kraska. Czy Konrada Czerniaka, czy Michała Budego, czy Michała Poprawy będzie wchodził na najszybciej. Bartłomiej Lasek na to, że drugi najlepiej wystartował. Potem niego na to, że Rzeczyk Sadowski to czwarty. Piszczonowicz, Wągrowski, Kraska. I Tomasz Dobrzyński na to, że pierwszy. Na razie wyrównana stawka zawodników. 25-8. Bartosz Piszczonowicz na to, że czwarty. Bartosz Piszczonowicz, a drugiego Sadowski i na to, że w drugim Lasek. Ale trzecia 25 chyba najlepsza w wykonaniu Piszczonowicza, który wyraźnie, dosyć, może nie wyraźnie, ale wyraźnie niż po pierwszych 50 metrach na prowadzeniu. No i chyba już nie da sobie odebrać zwycięstwa, chociaż Lasek i Wągrowski mocno finiszują, ale to Piszczonowicz wygrywa setkę z Erwinem w Kozienicach. 54-79. 55-12 Lasek, 55-22 Marcel Wągrowski jest w tym wyścigu trzeci. Przed nami seria druga. Jacek Kościelak, Bartłomiej Grudowicz, Krzysztof Fiks, Mateusz Szal, Arjen Jaśkiewicz i Jakub Jechimiak to skład tej serii.
i Jakub Celiński, będący na torze piątym, prowadzi tutaj od startu, tak jest do samej mety, ale rezultat zwycięski to 58 sekund i 34 setne, jako jedynie kończy jednej minuty. W tym wyścigu pokonał zawodnik klubu sportowego na chyba Rawsza i czwarty wystartują Dominik Pawłowski, Aleksander Maleczek, Jan Gregorczyk, Adam Luz, Michał Kowalczyk i Piotr Leburczyński. Europy na tym dystansie tylko Katinka Honsu lepsza od Alicji Tłusz i srebrny medal zawodniczki
Juwelii Wrocław, no i także dzisiaj w Kozienicach nie będzie miała sobie zawodniczka Juwelii Wrocław w równych na tym dystansie i pewne zdecydowane wyraźne zwycięstwo kurz 27-22 to rezultaty zawodniczki Juwelii Wrocław. Druga jest Kurecka 29-27, trzecia na mecie Katanaskę 30 sekund i 5 centymetrów. A przed nami wyścig drugi. W tym wyścigu na Borysa jedynce Laura Dykonik, na dwójce tor trzeci to Emilia Mozołowska, na torze czwartym Aleksandra Cieplak, tor piąty Maja Macioła i Aleksandra Domoracka na torze szóstym. Żadna z dziewcząt nie legitymuje się tutaj czasem zgłoszenia lepszym niż 30 sekund w tej serii, więc będzie ciężko zapewne uporać się z barierą 30 sekund. A o zwycięstwo walczą, a w tej chwili już wyraźnie na torze trzecim Emilia Mozołowska, UKP Polonia Warszawa wygrywa pewną serię 30,95. To rezultat zwyciężczyni w serii trzeciej wystartują Maria Marciniak. Na jedynce Julia Ziemacka, to drugi Klaudia Tarasiewicz, na trójce Katarzyna Szuper, to czwarty, Kornelia Samuła na piątym i Oliwia Trybów, to szósty. Ostatni wyścig pań na 50 metrów grzbietowym. Kornelia
Witkiewicz na torze piątym widzimy zawodniczkę Iweni Wrocław. Również rzadko pływającą stylem grzbietowym. Raczej styl dowolny i motylkowy oczywiście preferuje pelota na torze piątym zawodniczkę Iweni Wrocław. Ale w tej serii bez problemu Kornelia Witkiewicz sobie radzi i wygrywa piątą serię 50-51. 30 sekund i 50-51. A przed nami niezwykle prestiżowa konkurencja 50 metrów stylem grzbietowym i zacięty pojedynek zapewne Kacpra Stokowskiego za Rozolot Kawęcki. A wyścig o tym wystartują na torze pierwszym Damian Razmowski, Polonia Warszawa. To drugi to Kacper Piotrowski, G8 Bielany. Na torze trzecim witamy Kacpra Stokowskiego, także reprezentującego klubu G8 Bielany Warszawa, brązowego medalistę Mistrzostw Świata. Juniorów na tym dystansie. Na torze czwartym nasz najbardziej utytułowany świecista w historii Radosław Kawęcki, a nawet zawołem Warszawa. Obok niego na piątym torze Maciej Raman i Kajas Konstancin, a to szósty to Bruno Kazimierczak z Raszyn. Trzeci, 26:40. Przed nami wyścig drugi. Na jedynce Michał Chmielewski, Muszelka Warszawa, to drugi to Hubert Szustak, go z Raszyn, to trzeci Arkadiusz Grychtą, Mata Kopowice, Rudę Śląska. Na czwartym torze Mateusz Szałz, Rybopole, na piątym Jan Wojwar Kornik, na torze szóstym Mikołaj Smolarek, Polonia Warszawa. Drugi wyścig 50 grzbietowy na torze czwartym Mateusz Szal z Rybopolem. Minimalnie będzie zawodnik zawodowa w tym wyścigu najlepszy. 28:09 to rezultat zwycięzcy. W serii trzeciej wystartują Samuel Panasik na torze pierwszym, na drugim Radosław Rotkiewicz. To trzeci to Rafał Krychała, po czwarty Rafał Krychała, na piątym torze Marcin Biegański. Wyścig trzeci z pinku na 50 wydobywa na może trzecim Radosław Rotkiewicz, Polonia Warszawa, 30:64. A w wyścigu czwartym ostatnim na torze drugim Bartosz Jurczyński, na torze trzecim Aleksander Waleńczak i to czwarty to Marek Stworzyjanek.
ostatnim wyścig sprintowano na 53 metrów. Wygrywa Aleksander Walenciak, piątka Łukanki, 30 sekund, 34 setna. Przed nami jest rywalizacja na 800 metrów z tym dowolnym panem. W wyścigu najmocniejszym wystartują na torze pierwszym Krzysztof Fix, UKS 190 Łódź. Jego kolega klubowy Patryk Podlaszczyk na torze drugim. Na torze trzecim Filip Zaborowski, zawodnikiem na Szczecinie. Reprezentant Polski do wszystkich najważniejszych światowych europejskich imprez. Na torze czwartym Maciej Jura, Śląsk Wrocław. Tor piąty Grzegorz Dobowy, Muszelka Warszawa, Bartłomiej Kącki z Wisły Puławy. Na torze szóstym. Sure.
rywal równo Filip Zaborowski, on ten dystans przecież już wielokrotnie w swojej karierze pływał, nie tylko ten, także 1500 metrów, które dowolnym o dystansie, gdzie ważne jest dobre rozpoczęcie, oczywiście na miarę aktualnych możliwości. No bo jak wiemy, że zawodnikom w treningu ciężko pływać na poziomie na rekordów życiowych, no szczególnie tym starszym, no bo ci młodsi jeszcze rozwijający się zawodnicy mają zdecydowanie łatwiej, aby w trakcie sezonu pływać na poziomie rekordów życiowych, albo nawet je poprawiać. 30 sekund to pierwsza 50 powyżej 30 sekund w wykonaniu Zaborowskiego. A jak macie Jura na nożę czwartkę, macie Jura kolejna 50, 31,9, a więc też tempo w granicach minuty 3 z dużym haczykiem, podobne jak Patryk Pawlaczyk. No i kolejne 50 powyżej 30 sekund. Ciężko tutaj Filipowi widać utrzymać tempo poniżej 1 minuty na poszczególne 100 metrów. Wynika to zapewne, tak jak wspomniałem, z treningu, a i może również z tego, że no nie ma tutaj za bardzo rywali zdecydowanie poziomem przewyższa pozostałych uczestników tego wyścigu. Filip Zaborowski, a w tych długich dystansach mimo wszystko większość zawodników woli pływać rywalizując z płynącymi obok zawodnikami. O drugie miejsce walczą Jura i Pawlaczyk, tor drugi i tor czwarty. W podobnym tempie teraz płyną w granicach 32 sekund.
300 metrów, Krzysztof Mielecki, dobry tempie, tutaj młody zawodnik Muszelki Warszawa. 3 minuty 6 sekund po 300 metrach, 8.33 to rekord życiowy tego 14-letniego zawodnika. Ale na razie bardzo dobrze radzi sobie Krzysztof Mielecki w tym wyścigu. 350 metrów będzie miał za chwilę. Krzysztof Kmielewski, zawodnik Muszelki Warszawa. 400 metrów. Pokonał 4 minuty 9 sekund i 2 dziesiąte. Kolejne 50 w wykonaniu prowadzącego Krzysztofa Kmielewskiego w granicach 1 minuty i 3 sekund. Teraz kolejne setki na zawodnik Muszelki Warszawa. Poszczególne setki 37,6, tak oni na 50, więc znowu na poziomie 1 minuty 3 z malutkim haczykiem. Yeah.
jest w stanie tutaj Krzysztof Chmielewski osiągnąć. Ostatnie finiszowe mecze zawodnika Muszelki Warszawa. Jeszcze trochę tej energii. Jak widzimy, pozostało. I Krzysztof Chmielewski wygrywa 8-20. 87-100. Dobry rezultat młodego zawodnika Muszelki Warszawa. To dobry rozkład. Tempa 4-9, o ile dobrze pamiętam, rozpoczynał, więc skończył 4-11. Równe 2-400. I to Krzysztof Chmielewski zdecydowanie wygrywa serię drugą. A w serii trzeciej wystartują na jedynce Maksymilian Minichowski na drugim torze, Bruno Kaświerczak. To trzeciego Adam Brus, na torze czwartym Igor Zuzaniuk i to piąty to Szymon Szymczak. Thank you.
Bruno Kaźmierczak, na prowadzeniu zawodnik z Raszczyna, no to za drugim Ogniewa, na trzecim torze pływa Adrian Adam Rus, olimpijczyk Lubli. Zawodnicy powoli zbliżają się do momentu. Jeszcze jedno długość pływania, będą mieli za sobą 400 metrów. Bruno Kaźmierczak, 400 metrów, zawodnik Kostraszyn, pokonuje 4:23:31. Bye.
9 minut. Bruno Kazimierczak zaczyna 8:59.70. To wynik dwóch najlepszych zawodników serii trzeciej. Przed nami kolejny wyścig. Cztery znamy to zdaniem zmiennym. Przepraszam, bo przeoczyłem tą serię. Oczywiście mamy do czekania czwartą serię. Burczyński, Gusto i Wączkowski. To seria czwarta. Cztery zmienny pan. Trzecim Robert Kusto, ZSAW Warszawa. Widzieliśmy dzisiaj zawodnika pochodzącego z Lubania na wyjście klasycznym. A teraz na 400 metrów stylem zmiennym. Pływa Robert Kusto. Podobnie niego na to, że czwarty Bartosz Wączkowski z Polonii Warszawa, ale Robert Kusto po stylu motykowym będzie prowadził 1 minuta i 1 sekunda. Tylu przybietowym jednak sytuacja nam się zmienia, lepiej dać sobie na plecach. Bartosz Wączkowski, no to już po pierwszych 50 metrach, tym przybietowym nie zna się na prowadzenie. Widzimy 2 sekundy szybciej, to 50 na plecach popłynął zawodnik warszawskiej Polonii. No i po 200 metrach to płynący na czwartym to, że Bartosz Wączkowski będzie tutaj w tej czwartej serii prowadził, ale wiemy, że z tym czasem składamy na Roberta Kusto i zapewne w tego klasy żyjemy lepiej, tak jak chcemy to dzielę. Większa swoją przewagę z tym klasycznym Bartosz Wączkowski. Robert Kusto tu nie jest w stanie nawiązać rywalizacji z zawodnikiem Polonii Warszawa na stylu klasycznym. Widzimy sekundę 70. Lepiej pierwsze 50 metrów popłynął reprezentant Polonii Warszawa. Metrów, 3:28:39 Wączkowski, Robert Kusto, 3:33:98. Thank you.
Ostatnie metry Bartosz Pączkowski z Polonii Warszawa wygrywa czwartą serię 400 metrów z tyłem zmiennym 4:32:06. To rezultat zwycięzcy. Drugi na mecie Robert Kusto z AZS Warszawa 4:38:74. Wyścigu 50 wolny pań, seria 6 na torze pierwszym wynika z krzyk, jest to drugi Sara Sakson-Szafrańska, na trzecim Julia Ziemacka, na czwartym Kornelia Samuła, to piąty to Julia Bożęcka i na torze szóstym Aleksandra Tomkowska. Thank you.
znajduje się następnie Kasper Zubrzycki na trójce Przemysław Sobul, na torze czwartej Mikołaj Smolarek, na piątej to Maksymilian Burdykiewicz i Nikodem Połzeński na torze szóstej. Przemysław Sobul z warszawskiej Polonii wygrywa siódmą serię 50 do wolnym, a przed nami wyścig ósmy, Świć, Banasik, Pogoda, Stworzy, Jamek, Minichowski, Słowiński, to skład serii się ósmej. Thank you.
3,61 czasu się wskazał. Tak to nazwisko na tablicy. Seria 10. To nie te nazwiska mamy. Szósta seria z tomotylkowym przed nami. Leczewski, Leftak, Michalak. Coś jest nie tak, bo zupełnie inny skład. W liście startowej na pewno Grunoć mają Piotr Leczewski, Szymon Leftak, Piotr Michalak, Maksymilian Burdykiewicz, Przemysław Sobol i Mateusz Młynarczyk. To wszystko się zgadza, tylko nie zgadza nam się, nie zgadzają się nazwiska na tablicy wyników. Zgadza się seria, konkurencja, natomiast nazwiska są nie te. Dyskwalifikacja Robert Szczeciński, Polonia Warszawa, przedwczesny start, to było w serii 9, a może 6. Drzewka o godzinie 15.45.
spokojnie, rodzina na tą część wystarczy. A tutaj Stanisław Zubik, Polonia Warszawa, 27-45 na półmetku prowadzi zawodnik warszawskiej Polonii. Ostatnie finiszowe mety. Stanisław Zubik walczy tutaj o złamanie bariery 1 minuty. Ostatecznie 59-53 osiąga zawodnik Polonii Warszawa. Minuta 2,75 Michał Stawarów jest w tym wyścigu drugi. I dobiega końca ostatnia seria pierwszego bloku zawodów.